Jacek Karnowski w studio, Marek Pyza, Marcin Wikło. Pożartowaliśmy w poprzedniej części, więc teraz poważnie pytanie, czy prezydent Duda powinien charytatywnie szusować? Pytanie oczywiście uzasadnione wydarzeniami. 12-godzinny slalom maraton Zakopane 2021, siódma edycja charytatywnych zawodów. Prezydent Andrzej Duda wziął udział, zjechał i przemówił. Posłuchajmy. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę być tutaj z wami, mimo wszystkich tych trudnych okoliczności, mimo pandemii koronawirusa. Mimo wszystko te zawody po raz kolejny odbywają się, dlatego że ich cel jest ponadczasowy i śmiało można powiedzieć ponadokolicznościowy. Chodzi o to, aby zebrać pieniądze na kolejny rok rehabilitacji, na kolejny rok integracji przez sport dzieci, osób z niepełnosprawnościami, którym pomaga Fundacja Handicap Zakopane pani Małgorzaty Tlauki-Długosz. Tak mówił pan prezydent Duda. Oczywiście, jak możemy się spodziewać, pojawił się tak zwany hejt, dużo słów krytyki. Zobaczmy przykładowe wypowiedzi w tej sprawie, krytyczne, nie brakowało ich. Widzimy Marek Belka. Jednego naszej głowie państwa odmówić nie można. Konsekwencji ponoć w weekend, w środku kolejnej fali zachorowań, pan Duda wybiera się na narty. Brawo. I dalej Donald Tusk, oczywiście, to trochę wcześniejsza wypowiedź. Nie podzielam krytyki sportowych pasji pana prezydenta. Przecież od dawna wiadomo, że tak potrzebne respiratory i maseczki najłatwiej zamówić na stoku narciarskim. To oczywiście nawiązanie do zarzutów pod adresem poprzedniego ministra zdrowia. I Grzegorz Schetyna, fundacja remontująca dworek Obajtka zorganizowała dla prezydenta zawody narciarskie. Duda odwdzięczył się, chwaląc menadżerskie zdolności swojego dobroczyńcy. Podpisał też narty, to symbol tej prezydentury i zbliżającego się zjazdu. No i co wy na to, panowie? Czy prezydentowi zabrakło wyczucia? Czy w środku trzeciej fali, gdy uruchamiane są kolejne szpitale tymczasowe, powinien szusować charytatywnie? Zależy, do którego szusowania nawiązujemy, bo ten tweet Donalda Tuska akurat odnosił się do tego, co wydarzyło się w połowie lutego, kiedy pan prezydent pojechał do prezydenckiego ośrodka w Wiśle prywatnie na parę dni urlopu i postanowił sobie rekreacyjnie pojeździć. Wtedy ja sam go krytykowałem, bo uważam, że nie było to najzręczniejsze. No dobrze, ale to czy, czy w świecie, w którym do opinii publicznej docierają jedynie mocne sygnały, obrazki, i widzimy prostą rzecz. Prezydent na nartach, prezydent narciarz, a tu pandemia. My to także, o, z tych, zobacz, no tutaj z tych charytatywnych zjazdów, no tutaj niespecjalnie ta charytatywność się miała szansę przebić, myślę. No charytatywność się trochę przebiła, tutaj widzimy, że prezydent podpisuje narty, to oczywiście jest w pewien sposób zabawne, jeśli nawiązać do tej krytyki prezydenta, że nawet narty podpisał, ale akurat te narty trafią na cel charytatywny, nie pierwszy raz zresztą od pana prezydenta, bo w 2016 roku też podpisał narty i one trafiły na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zostały wylicytowane za 17 tysięcy złotych, więc sporo dobrego z tego było, pewnie z tych nart też sporo dobrego się narodzi, dzięki fundacji, która organizowała tę imprezę, więc ja bym tu trochę rozgraniczył ten miniony weekend, a to, co działo się te dosłownie 3 tygodnie temu. Tutaj bym już starał się nie potępiać tak w czambu pana prezydenta, chociaż jak wiemy, wykorzystał też moment, żeby gdzieś już po zakończeniu całej charytatywnej imprezy znaleźć chwilę dla siebie i poszusować prywatnie. Czy stoki są w końcu otwarte, czy nie otwarte teraz? Można jeździć, czy nie można? No można. Ale zachęcamy do tego, żeby ludzie jeździli, czy zachęcamy do tego, żeby jednak się nie przemieszczali? Ale można, czy nie można? No jak nie zachęcamy, to zamknijmy. Oczywiście, że można. No to wszystko można. Pewnie, że tak. No to namawiamy Polaków, żeby jeździli. Czy w czasach, kiedy od wszystkich oczekuje się wyrzeczeń i pewnego poświęcenia, i nie wiem, no ja nie byłem w tym roku na feriach z dziećmi, no co ma też taki czuć zmęczenie, że nie było tych paru dni oddechu. Nie byłem u mojej mamy kilka razy, bo pewnie byłbym, bo obawiam się po prostu pandemii. Moja teściowa siedziała bardzo długo sama po prostu, bo jeszcze nie była zaszczepiona i właściwie też w samotności. No
od ludzi oczekuje się wyrzeczeń i to też w sferze tej społecznej, też w sferze gospodarczej. Znaczy, ja rozumiem tak? Jedno, że każdy gest prezydenta znaczy oczywiście więcej, tak, bo jest to pierwsza osoba w państwie i to, co on zrobi, jest jakby prześwietlane w każdym kierunku i jest jakimś tam wzorem, kierunkiem. Zawsze można się powołać, że no skoro prezydent jeździ na nartach, no to my też możemy sobie pojechać na narty. Co działo się w Zakopanem, niekoniecznie wśród narciarzy, parę tygodni temu to widzieliśmy, to był po prostu to poluzowanie obostrzeń, było jakimś problemem, ale to może w tym jest problem, tak, że te obostrzenia za bardzo poluzowano, a nie w tym, że prezydent pojechał szusować. Rzeczywiście to jest inny wyjazd jakby na narty niż ten rekreacyjny, o którym Marek mówił wcześniej. Jakby działalność charytatywna, no taki rok, że cokolwiek, no ciężko się ruszyć w jakimkolwiek ale kierunku. Tutaj masz, tak, przepraszam cię bardzo, pod Stokiem Narciarskim, gdzie odbywały się zawody, pojawili się przedsiębiorcy, którzy w proteście przeciw obostrzeniom chcieli wręczyć prezydentowi dwie ciupagi. Na jednej napisano słowa polityka dla godności, dla rodziny i dla Polski i na drugiej, a tymczasem bankructwa, ubóstwo, upadek przedsiębiorstw, brak pomocy, kłamstwa medialne i mydlenie oczu przedsiębiorcom. Czy nie jest tak, że same te obrazki narciarstwa, które jest sportem, no wciąż jednak elitarnym, wciąż jednak drogim, wciąż jednak jakoś tam luksusowym, oczywiście no jego zasięg rośnie, no bo społeczeństwo się bogaci, że same te zdjęcia skontrastowane z tą ciężką sytuacją niektórych branż, że one po prostu rażą. Czy to nie jest taki czas, że zrezygnować z tego, co dla nas ważne, zwłaszcza jeśli jesteśmy gdzieś na górze i powinniśmy dawać fundacji przykład. Która jakby aktywizuje chore dzieci przez sport, czy dla nich to ma znaczenie, czy nie ma znaczenia, czy mogą sobie ten rok na przykład bez promocji swojej działalności przetrzymać, jak im z tym idzie, czy państwo w inny sposób im pomaga. Znaczy jakieś tutaj mam wrażenie uprawiamy trochę czepiactwo, tak, chociaż ja sam pasji narciarskiej pana prezydenta nie podzielam zdecydowanie, kompletnie mnie to nie bierze, ale myślę, że tu tutaj chodzi o narciarstwo, czy nie wiem, sztafetę biegową charytatywną, to chyba należy to traktować tak samo. No, jest jakiś gest wykonany w jakimś kierunku, natomiast nie widzę w tym ostentacji, którą chyba tutaj próbujecie prezydentowi zarzucać. A ja bym oczekiwał od prezydenta, że on się zmierzy z tym, co go może tam w Zakopanem czekać, że on się spotka z tymi przedsiębiorcami. I myślę, że Andrzej Duda z kampanii prezydenckiej z zeszłego roku by to zrobił, by to wziął na klatę, poszedł do nich, przyjął te dwie ciupagi i zamienił słowo. I tak samo wieczorem, gdzieś tam w Małym Cichem, by podszedł do reporterki Tygodnika Podhalańskiego i też odpowiedział na jej na jedno, dwa pytania, a nie szusnął sobie na no odpowiadał stok. Odpowiedział, zdaje się, TVN pytał o Bajtka i prezydent po tym maratonie, zdaje się, pozytywnie o Danielu Obajtku się wypowiedział. No tu też jest ta druga strona medalu, tak, to jest organizacja charytatywna, na czym polega idea tego maratonu, tak, każdy przejechany kilometr oznacza więcej pieniędzy na działalność Fundacji Handicap Zakopane. W ubiegłym roku narciarze na czele z prezydentem przejechali 700 kilometrów. To jest organizacja pozarządowa, której celem jest organizacja i promowanie kultury fizycznej, sportu i narciarstwa, szczególnie wśród osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych. No rozumiem, że tutaj jest taka obawa, że nie wiem, prezydent obiecał, tak, oni mają w kalendarzu, ileś osób przyszło i nie chcą się poczuć rozczarowani. To jest kwestia też działalności w kolejnych miesiącach tej fundacji, jakichś szczytnych celów, które ona sobie postawiła, więc wsparcie prezydenta to jest bardzo ważne. Ja bym tak nie potępiał go za to, że on wziął udział w tych zawodach, bo tutaj podkreślmy, to był ważny cel, dla którego warto było to zrobić, tylko w kontekście tego, co zrobił prezydent 3 tygodnie wcześniej, no nie sposób uniknąć zarzutów, że on pytanie wykorzystuje kolejną okazję do tego, żeby sobie zjechać raz czy drugi. Pytanie nasze brzmi, czy prezydent Duda powinien charytatywnie szusować? No to odpowiadamy tak. Znaczy, tu nie jest szersze pytanie, że władza, która jest tak ostro atakowana, tak brutalnie atakowana i właściwie zachwiała się teraz, tak, bo jest to moment szczególny. No te, powinna unikać takich sytuacji. Notowania Prawa i Sprawiedliwości, z którym to obozem los prezydentury Andrzeja Dudy jest sprzężony, no bo jeżeli będzie zwycięstwo opozycji, to ta jego prezydentura też nie będzie łatwa. Notowania nie są bardzo słabe tak naprawdę. One nie gwarantują reelekcji, a nawet zdobycia siły blokującej, nie wiem, przed zmianą konstytucji. No czy to nie jest taki moment jakby szczególnej mobilizacji, tak, wymagania od siebie jakiegoś powiedzenia, to nie jest tak, no. Wyhamujmy, tak, no jakby. Ale kiedy wyhamujmy? No to ciągle trzeba się pilnować, ciągle trzeba robić dobrze. Ja mam wrażenie, że wpadliśmy w taką pułapkę populizmu, że rząd wpadł w taką pułapkę
populizmu i choroba ministra Michała Dworczyka pokazuje, że to jest właśnie zły kierunek. Także ta, że niestety presja nałożona przez opozycję i tą uliczną i tą sejmową, pisaliśmy niejednokrotnie w tygodniku sieci o codziennie wywoływanej nowej wojnie i takim nacisku na rząd, no powoduje, że na przykład nie szczepimy najważniejszych osób w państwie, bo co powie opozycja, bo się weleje hejt, bo rzucą się na media. Nie wiem, czy mamy ten tweet, jest tweet dotyczący powrotu prezydenta z nart. Zaraz go zobaczymy. To jest, proszę państwa, jakaś dziennik zachodni. Prezydent Duda tak wracał z nart. Inni kierowcy stali w gigantycznych korkach. No to jest ten pierwszy powrót. To nie jest ta akcja charytatywna. Ale to jest taki, rozumiem, że o tym, Marcinie, mówisz, tak, że jakby poziom czepialstwa jest taki, tak, że gdyby go tak przyjął, zrobić, żeby no. zaakceptować, to nic nie możemy zrobić, no bo co ma ten prezydent zrobić? No stać w korku, żeby nie, ktoś podszedł mu łomem, przyłożył. Nie, prezydent w korku nigdy nie stoi, zawsze ma udrażnianą drogę. Prezydent nie ma prawa stać w korku, to jest ja to przywołuję, żeby pokazać poziom czepialstwa. Oczywiście, że tak, to jest czepialstwo. Krytykowanie prezydenta za to, że jedzie w kolumnie uprzywilejowanej i nie stoi razem z innymi grzecznie w korku. Tak być nie powinno w normalnym państwie, oczywiście, że tak. Natomiast chodzi o to, żeby obóz władzy jakąś konsekwencję zachował. No albo namawia Polaków, żeby jednak ograniczali się, żeby nie jeździli, żeby ograniczali tę mobilność społeczną przede wszystkim. A może to jest tak, że prezydent pokazuje te wszystkie zrezygnował. Może prezydent z tylu spraw w swoim życiu zrezygnował i te jedne narty mówi, no non possumus, ja po prostu zwariuję. No ja nie wiem, nie mam normalnego życia, nie mogę wyjść, wszędzie ochrona. Nie tylko to jedno, co lubię w moim życiu, co mnie relaksuje. Nie tylko prezydentowi, ja bym wolał, żeby jednak prezydent był trochę silniejszy to tak mówisz, ale jak 6 lat... jeden sezon bez nart. Marek, to każdy, od każdego z nas, znaczy każdy od siebie powinien wymagać. No tak, mamy pewne prezydenta możemy wymagać wszyscy. Oczywiście, że tak. Natomiast mamy pewne furteczki pozostawione. Wszyscy możemy, nie wiem, pojechać nad morze i przespacerować się po plaży. Gdyby poszedł na spacer po plaży, pewnie to też by była afera, no bo tam dużo ludzi się zazwyczaj zbiera. Można pojechać do Zakopanego, można pojechać na narty i w jakimś tam rygorze się poruszać, więc albo blokujemy wszystko i wtedy od siebie wymagamy, albo no dając pewne furtki ludziom, no też nie udajmy, że ich nie ma. Panowie, Donald Tusk uciekał na narty. Było kilka takich sytuacji, między innymi, to Marku powinieneś dobrze pamiętać, gdy zaczęło się głośno robić wokół raportu MAK, rosyjskiej agencji, dotyczącej katastrofy smoleńskiej, bawił się w Dolomitach doskonale, a później również był pewien konflikt między prokuraturą generalną i Naczelną Prokuraturą Wojskową. Pamiętacie, taka kuriozalna próba samobójcza, prokuratura... Mikołaj przybył doskonale, również go nie było na miejscu, ale jedna rzecz, nie było zdjęć. On bardzo dbał, Tusk bardzo dbał, żeby nie było zdjęć, jak szusuje. Nie wiem, może słabo szusuje, może PR-owcy mu podpowiedzieli, może słuchaj, rozumie, lepiej ten obrazek jednak nie kłuć tym w oczy, tak. Wiesz... To może trzeba czasem wziąć przykład i z Donalda Tuska również. A propos tych Dolomitów i raportu MAK-u, to trzeba oddać, że jednak, gdy ten raport się pojawił, to Tusk przerwał ten urlop, wrócił na chwilę, zebrał się ze swoimi PR-owcami, żeby podrapać się po głowie i zastanowić, co z tym problemem zrobić. Po czym oczywiście chyc znowu w te Dolomity. Widocznie uznał, że szybko problem udało się zagasić. Nie udało się, do dziś się nie udało oczywiście. No ale rzeczywiście brak tych zdjęć to dobra lekcja. Myślę, że proszę państwa, w niełatwej sytuacji prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda, no ale w niełatwej sytuacji jest i obóz rządzący, i tak naprawdę cała Polska. Myślałem, że będzie weselej wokół tego tematu, jakieś takie napięcie wyczuwałem. Nie wiesz, jestem zaskoczony. Nie, ja w życiu nie miałem nart na nogach. Nie rozumiecie, jak to jest narkotyczne wręcz uzależnienie. Hejtujemy pana prezydenta. Moja ciocia Asia raz wyszła na taką niewielką górkę, tylko skręciła jej się narta, złamała w związku z tym nogę. Jakoś tak w rodzinie jest, że na nartach się nie jeździ. A ja miałem takie krótkie, tylko niewiele dłuższe od mojej stopy. U nas w rodzinie też niestety był narciarski wypadek, konsekwencje bolesne, więc naprawdę czasem może i spacer lepszy, taniej, zdrowiej i przyjemniej, nie trzeba stać w korkach. Dziękuję bardzo za tę część. Za chwilę wracamy z kolejnym pytaniem. Zostańcie państwo z nami.